bo to później... Bo chłopak nie, nie trudno też. Po gazety muszę iść. Idę po maskę, bo kurwa. Dzisiaj to mają technikę. Jest jak jest, no, ale nie dajemy się i jakoś będziemy się starać, żeby te organizacje utrzymać, bo to jest jakby nie było 115 lat kluby, które należą tutaj do tej organizacji. To naprawdę nie można tego zaniechać. Trzeba po prostu starać się. Nie mogliśmy robić oczywiście od marca do lipca żadnych spotkań, dlatego z tych względów, że było przedtem 5 osób, później 10, no ale czekaliśmy do momentu, że 50 osób, więc zrobimy miesięczne zebrania wszystkich klubów. Mamy 38 klubów, które są zrzeszone tutaj właśnie w Związku Klubów Polskich. Mamy Teatr Rzepicha, mamy oczywiście Wawel, młodzież, które tańczą. Także otworzyłem drzwi do naszych właśnie młodzieży, otworzyłem drzwi do wszystkich prezesów, żeby się spotykali do 50 osób, przestrzegali wszystkie przepisy, takie jak oczywiście stanowe i federalne. Także no, robimy to, co robimy. No, starałem się, kalendarium miałem ułożony na cały rok i na przyszły rok. W tej chwili waham się i czekam tych wszystkich zmian. Mam nadzieję, że to wszystko się skończy. Raz, dwa, trzy. Okej, kochani, wszyscy są? Dobrze. To witam Was bardzo serdecznie, kochani, w naszym miesiącu, tym miesięcznym spotkaniu. Bardzo mi jest miło, no powinno nas być troszeczkę więcej, ale wiem, że no niektórzy się boją, niektórzy może pracują, ale i tak jak żeśmy ustalili, że będziemy robić te miesięczne zebrania, żeby razem tu spotkać się, żeby razem porozmawiać, żeby porozmawiać o naszych planach, co robimy na przyszłość i w ogóle, także jestem Wam bardzo wdzięczny. Witam naszego księdza kapelana, serdecznie witam. I może bym poprosił księdza kapelana o krótką modlitwę, żebyśmy się wspólnie pomodlili i rozpoczęli to nasze miesięczne zebranie. Księże kapelanie, proszę tutaj. Dzisiaj jest 11 września, dlatego modlimy się za ofiary zamachu terrorystycznego w Stanach Zjednoczonych i za ich rodziny. Jest też wiele innych rocznic, rocznica II wojny światowej. Niewiele będziemy przeżywać rocznicę napaści na Polskę, dlatego pragnę modlić się za tych wszystkich, którzy oddali życie swoje za ojczyznę. Pragnę modlić się za nas wszystkich, abyśmy byli świadkami, byśmy kontynuowali pamięć o tych, którzy zginęli, nigdy nie dopuścili do takich ataków, żebyśmy się modlili dzisiaj o pokój na całym świecie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Sytuacja jest oczywiście bardzo skomplikowana i odbiła się bardzo na działalności Związku Klubów Polskich, a także wszystkich indywidualnych klubów. Oczywiście przez pierwsze miesiące, kwiecień, maj, czerwiec, właściwie nic się nie odbywało. Zrobiliśmy tylko wirtualną paradę, dlatego że akurat nie w tym czasie wypadła nasza parada. No ale niestety musiała zostać odwołana. W związku z powyższym zdecydowaliśmy, że zrobimy wirtualną paradę i przy współpracy z Konsulatem Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się piękne podniesienie polskiej flagi, no bo przecież 2 maja to jest Dzień Polonii, Dzień Flagi, więc uczciliśmy to święto. No a później złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki i prezes Związku Klubów Polskich i przewodniczący Komitetu Parady oraz wicemarszałek przeszli się ulicą Columbus Drive symbolicznie trasą naszej parady i w ten sposób upamiętniliśmy to wydarzenie 2 maja. Oczywiście współpracowaliśmy także właściwie z całą Polonią, otrzymaliśmy wiele zdjęć, wiele nagrań i to wszystko umieściliśmy na stronie internetowej, właściwie na profilu internetowym na Facebooku parady 3 maja. Także wciąż zachęcam do
oglądania, do zaglądania na ten profil. Wciąż można nas polubić. Też jeżeli są jakieś informacje, to prosimy o nadsyłanie do nas. I poprosiłbym bardzo pana sekretarza o odczytanie listy obecności zarządu, dyrektorów i wszystkich klubów i delegatów. Witam państwa, dzień dobry, dobry wieczór. Alicja Wierzchowa, Czan Buchała, Alina Szymczyk, Beta Pierdos, Ewar Miński, Maria Wierz. Właśnie w planie mamy organizowanie mszy świętej o godzinie 12:30 w Bazylice Świętego Jacka. Jeżeli ktoś chce przyjść na tą uroczystą mszę świętą, bo to będzie 81 lat napaści wojsk sowieckich na Polskę, chcemy to uczcić właśnie mszą świętą, a później przemieszczamy się na cmentarz świętego Wojciecha pod pomnik katyński, tablicę smoleńską, żeby tam oddać hołd tym naszym bohaterom, którzy walczyli o wolną ojczyznę, o wolną Polskę. Także też mamy ograniczoną ilość na cmentarzu, a organizujemy to właśnie ze SWAP-em wspólnie. Także na mszę zapraszam zapisywać się do kościoła na mszę świętą, a na cmentarz, tak jak powiedziałem, 50 osób możemy mieć i muszę mieć wszystkie nazwiska, kto będzie uczestniczył w tym spotkaniu przy złożeniu kwiatów i modlitwie. Takie mamy właśnie warunki, że nie możemy się spotkać więcej. No, musimy to jednak to wszystko jakoś ułożyć sobie i przebaczyć tym, którzy zrobili ten koronawirus i te wszystkie restrykcje, ale 50 osób to też będzie, żeby podziękować właśnie i pomodlić się tam przy pomniku katyńskim i oddać hołd tym poległym. Bierzesz Wolik, Anna Kapica, Lija Rusek, Klub Górek Wielki, Klub Brzeziny, Dolnośląskie w Chicago, Dolnośląskie? Nie. Od lipca zaczęliśmy się spotykać tutaj w Związku Klubów Polskich, od momentu, w którym pozwolono na to, żeby 50 osób mogło być na zebraniu. Oczywiście zachowujemy dystans, zachowujemy to, że każdy jest w maseczce, więc zgodnie z tymi zarządzeniami, ale organizujemy nasze comiesięczne zebrania. No niestety dożynki musieliśmy odwołać z wiadomego powodu. Teraz zastanawiamy się nad tym, co będzie z naszym opłatkiem tradycyjnym, polonijnym. Na razie będziemy czekali na rozwój wypadków. No właściwie nic takiego konkretnego, dużego się nie dzieje w Związku Klubów Polskich, oprócz tego, że kluby powoli zaczynają spotykać się, no bo właściwie no jakoś musimy egzystować. Prawda jest też taka, że no finansowo możemy zacząć mieć kłopoty, ponieważ nie mamy żadnych dochodów, a wydatki w utrzymaniu budynku są i no wiąże się to z tym, że jak nie ma przychodów, to trudno jest z tymi rozchodami. No ale na razie dajemy sobie radę i mamy nadzieję, że w jak najszybszym czasie to wszystko ulegnie zmianie, że cokolwiek się stanie i zmieni się nasza sytuacja covidowa, że tak powiem. No i właściwie jesteśmy w takiej sytuacji jak wszystkie kluby, wszystkie organizacje w takim lekkim zawieszeniu. Co będzie dalej? To na razie nic nie mogę powiedzieć. Czekam na zmianę. Może się w listopadzie zmieni w ogóle, bo miałem w planie zrobić właśnie opłatek polonijny. Mieliśmy datę zabukowaną na 12 grudnia. Będziemy czekać, będziemy dalej informować wszystkich, jeżeli by się coś stało. Co chodzi o przyszły rok, też Sylwester mieliśmy organizować tutaj. No na razie nic nie możemy zrobić, ale jeżeli się coś zmieni, to w szybkim tempie szybko możemy zrobić. Co na przyszły rok? Będziemy czekać do nowego roku. Wiem, że w grudniu muszę permity już wykupić na Paradę Konstytucji 3 maja, która na przyszły rok planowana jest, bo pierwsza sobota maja wypada 1 maja.
Także zobaczę, co mi miasto powie w drugi tydzień grudnia, jak zadzwonię, że jestem gotowy wykupić permity na paradę. Co byś... serca Pana błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.